Ty jesteś Quinto? W rzeczy same. Z kim mam przyjemność? Hola, hola! Nie będzie żadnych przyjemności! Wara od klatki, Wiedźminie. Najpierw groźbami pieniądze wyłudzasz, a teraz z moim więźniem chcesz knuć? Nie ma mowy. No dobra, to czym wam podpadł? Nam niczym. Ale paru bankierom musiał zaleźć za skórę, bo wyznaczyli niezłą sumkę za jego głowę. A że pan Hans Scidaris jest człowiekiem interesu, postanowił mnie pojmać i zgłosić się po nagrodę. Pozwolił ci się kto odzywać? Morda w kubeł! Quinto jest mi potrzebny, żywy. A mnie potrzebne są pieniądze. Dużo. Ale wszystko mi jedno, kto za niego zapłaci. Bankierzy czy ty? Tak jak mówiłem. Człowiek interesu. A ja mówiłem morda w kubeł. Nie przerywaj. Co to ja... Jak zapłacisz, to go puszczę. Tylko, że dla ciebie mam specjalną stawkę. Oskubałeś mnie. To teraz ja oskubię ciebie. Niby jesteś słynnym najemnikiem, a zachowujesz się jak przekupa. Nic, tylko byś koronę liczył. Co? Nie będzie mnie byle mutant obrażać! Dowiodłem swojego męstwa pod Hagę, Dillingen, Brenną i... To było dawno temu i pewna nieprawda. Bo ty jesteś mocny tylko w gębie. To ci pojechał. Najpierw wyłudzasz ode mnie pieniądze, a teraz mnie jeszcze obrażasz! Odszczekaj to! Odszczekaj, sukinsynu! Jak zdołasz mnie pobić na pięści, to odszczekam. A jak nie, wypuścisz Quinto. Stoi? Stoi, kurwa! Chłopaki, zróbcie miejsce! Pokażę przy błędzie, co to znaczy zadrzeć z Hansem Scidaris! No dalej! Zbieraj się przy błędzie! O tak! Daję szans, ponerkarko! Wiedziałem, że będziesz cienki, ale nie wiedziałem, że aż tak. Też jestem zaskoczony, szczerze mówiąc. Morda! Morda obydwaj! Bierz go sobie, Wiedźminie! Niech was obu... Co? Ale jak? Rybią ością. Wczoraj. Czekałem na dobrą okazję, żeby się wymknąć, ale wpierw pojawił się Wiedźmin. Niech to będą moje rekomendacje. No a teraz powiedz, do czego jestem ci potrzebny? Chcę, żebyś coś dla mnie otworzył. Coś większego niż klatkę. Brzmi ciekawie. Chętnie poznam szczegóły. Dom zielarza pod Oxenfurtem. Idź tam i spytaj o wyciąg z krwawnika. Jak tylko mamy kłopoty, zwalasz odpowiedzialność na mnie. Jak w Mariborze. Pamiętasz Maribor? Kochanie, proszę, nie zmieniaj tematu. A ja mógłbym? Zależy. Coś ty za jeden. Geralt z Rivii. Wiedźmin. A ty jesteś Evelyn Gallo, zwana Łasiczką. Przez przyjaciół. Spokojnie, Merin, nie nadymaj się tak. No dobra, ty mów, czego chcesz? Wolałbym porozmawiać w cztery oczy. Evelyn nie ma przede mną nic do ukrycia, a... A ty miałeś pomóc przy rozstawianiu ław. Pilnie. Ale... No dobrze, to jeszcze raz. Czego chcesz? Zaproponować ci współpracę? Doprawdy? Jakiego rodzaju? Anonimowy występ. Bez publiczności. W pewnym domu aukcyjnym. A jeśli chodzi o wynagrodzenie, ile tylko zdołasz unieść? Na szpicla mi nie wyglądasz. Myślę, że się dogadamy, ale widzisz, mam problem.
No, słucham. O co chodzi? Widzisz, mieliśmy dać tu występ. Sprzedaliśmy już bilety. A tymczasem nasz kolega z trupy, Van Sokole Oko, stracił wzrok. Pił alkohol z lewego źródła. Smutna historia, ale nie w tym rzecz. Widzowie czekają, więc albo ktoś go zastąpi, albo trzeba będzie zwracać pieniądze. Tyle, że już je wydaliśmy, co do grosza. O, już widzę, dokąd to zmierza. No to przejdę od razu do rzeczy. Weź udział w naszym występie, to pomogę ci. A co miałbym robić? Skakać przez płonącą obręcz? Nie. Strzelać do celu. No, z kuszy strzelam nieźle, więc czemu nie? Chodzę w to. Świetnie. To jak, zaczynamy? Ludzie się niecierpliwią. Jak to? Już? Tak bez prób? Co tu ćwiczyć? Masz tylko strzelać do celu. Dobra, raz kozie śmierć. Możemy zaczynać. O, to mi się podoba. Człowiek, który nie boi się ryzyka. Idziemy. A teraz, panie i panowie, gwóźdź programu. Przed wami Geralt z Rivii. Zwycięzca turniejów strzeleckich w Angren, Dol Blatana i Bindudze. Wow! Co? Kiedy ja... Ciii, Geralt! Łap za kuszę i do dzieła! Na co czekasz? Strzelaj! Jabłko celu! Jabłko! Wspaniałym numerem Geralta z Rivii kończymy nasz występ. Dziękujemy i do zobaczenia! Szkoda, że ten pan nie strzelił w elfa, ale by było śmiesznie. Wiesz, nie wierzyłem, że wyjdę z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Geralt. No, jeden występ mamy już za sobą. A co z następnym? Kojarzysz, gdzie tu w okolicy jest dom zielarza? Zajdź do niego i poproś o wyciąg z krwawnika. Tajemnica. Uwielbiam tajemnice. Do zobaczenia, Wiedźminie. Posłuchajmy. Ten starszy szeregowy Wacław to skąd się urwał? Ochotnik. Mówią, że przekupił komisję lekarską, żeby pozwolili mu się zaciągnąć. Wariat czy jak? No właśnie, wariat. Dlatego nie przeszedł badań. Zapłacić, żeby pójść do wojska. A myślałem, że nic mnie już nie zaskoczy. Ani słowa o kucharzu. Posłuchajmy. Posłuchajmy. A ten Horst Borsoli to
Ma jakąś córkę? Czemu pytasz? No pomyśl, wrzenić się w taką familię. Żyłbyś jak pączek w maśle. Już ty się lepiej rodziną Borsodich nie interesuj. Albo co? Bo same kłopoty z tego będą. Nic ciekawego. Posłuchajmy. Dzisiaj na kolację to chyba rybna będzie. O, skąd wiesz? Bo jak rano szedłem przez bramę zachodnią, to widziałem Martena na pomoście z wędką. Taki kucharz to skarb. Zamiast narzekać na aprowizację, samemu nam jadło sposób. Ano, żeby tak jeszcze wszystkiego czosnkiem nie doprawiał. Pomost niedaleko bramy zachodniej. To powinno wystarczyć. Jak tam? Biorą? A jakże? Biorą. Co mają nie brać? A ty? Co? Mam tu taki specyfik. Zapłacę, żebyś dolał go chłopcom z garnizonu do zupy. Ja dam ci znak. To nic groźnego. Pomyślą potem najwyżej, że ryby były drugiej świeżości. O, to cię będzie kosztować, kolego. Słono. Dużo sobie zaśpiewałeś. Za dużo. Może jednak pomożesz mi bezinteresownie. Tak, z dobroci serca. Pomogę. Tak, z dobroci. Czekaj na sygnał. I nikomu ani mru-mru. Rozumiemy się? Akolia hrabiny Yvonne z Lan Exeter to twoja sprawka, prawda? Prawda. Weszłam do jej sypialni porynnie. Ha, wiedziałem. Oho, mamy komplet. Pora zaczynać. Ten skok to nie są żarty. Więc jeśli ktoś z was się waha, ma wątpliwości, niech wyjdzie teraz, póki jeszcze może. Nasz cel to dom aukcyjny Borsodich. Konkretnie skarbiec. Evelyn, wejdziesz przez wieżę, kiedy patrol skręci tu i spuścisz nam linę. Cała akcja nie może trwać dłużej niż 5 minut. To wystarczy? Aż nadto. Doskonale. Wchodzimy wszyscy do wieży. Stamtąd do domu aukcyjnego. W środku nie powinno być żadnej straży. Ale gdyby co, mamy Geralta. Potem w dół do skarbca. Quinto otwiera drzwi. Wchodzimy, bierzemy łupy. I ulatniamy się przez sekretne przejście. Tyle z mojej strony. Jakieś pytania? Wszystko pięknie, ale co jeśli coś pójdzie nie tak? Każdy jest zdany na siebie. Tak po prostu? W tym fachu nie ma miejsca na przyjaźń. Powinniśmy spodziewać się jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Czy może pułapek? Nic szczególnie groźnego. Tu, na parterze, jest sznur do dzwonu z wieży. Jeśli zabije na alarm, będziemy mieli kłopoty. To co zrobić, żeby nie zadzwonił? Nie ciągnąć za sznur. Tak jak mówiłem, dom aukcyjny będzie pusty. Nie spodziewam się kłopotów. A sam skarbiec jest jakoś zabezpieczony? Drzwiami, ale z tym sobie poradzisz. A jeśli pojawią się inne problemy, rozwiążemy je na bieżąco. Coś jeszcze?
Tak na zdrowy chłopski rozum. Skoro do skarbca prowadzi sekretne przejście, którym mamy uciec, to czemu tamtędy nie wejdziemy? Dobre pytanie. No właśnie, czemu? Każdy korytarz ma dwa końce, prawda? Jak sznurek. Znam położenie tylko jednego z nich. Jest w skarbcu. A drugi prowadzi gdzieś pod miasto, ale nie wiem dokładnie gdzie. Wybornie. Ale gdybyś jednak... Gdybym to ustalił, nie potrzebowałbym pomocy żadnego z was. Więc wierzcie, próbowałem wiele razy. Coś jeszcze? Dobra, bierzmy się do roboty. Chcę to mieć za sobą. Spotkajmy się w bramie koło wieży, równo o północy. I upewnijcie się, że nikt was nie śledzi. Ja dam sygnał kucharzowi w garnizonie. A co z maskami? Wystawiono za mną listy gończe na całej północy, od Jarugi po Góry Smocze, więc... Zajmę się tym. Ach, i jeszcze jedno. Jeśli ktoś z was doniesie strażom, wygada się przy piwie, zabije własnoręcznie. Skoro boisz się, że ktoś zdradzi, to chodźmy wszyscy razem. Teraz. Ktoś ma coś przeciwko? Potrzebuje więcej czasu? To chodźmy. Możemy zaczynać. Świetnie, tylko jeden patrol. Twoja mikstura musiała zadziałać. Evelyn, gotowa? Żartujesz? Pewnie, że tak. Trzy, dwa, jeden. Cholerny ptaszysk. Znów wszystko obsrały. Co? Już ja wam... Patrol nawraca. Mamy minutę. Ruchy. Majdę, dobra matko, czuwaj nad nami. Jeśli mnie pamięć nie myli, zapewniałeś, że w środku nikogo nie będzie. Widać, mój informator się pomylił. Tyle masz do powiedzenia? Mało brakowało, a skręciłabym kark. Wiedziałaś, na co się piszesz. To nie czas na dyskusję. Tak, nie czas. Ale podyskutujemy później. Możesz być pewien. Będę do twojej dyspozycji. Skoro był jeden strażnik, może być ich tu więcej. Lepiej już teraz wyciągnij miecz. Nie. Że co? Nie będę zabijał. Powiedziałem z góry. Trudno. Zakładajcie maski i idziemy.
Na razie czysto. Odpukać. Dobrze, ale i tak miejcie oczy dookoła głowy. Ja mam. I już widzę parę rzeczy, które bym sobie chętnie wziął. Za to podnieśmy cenę wywo... Co? Co? Straż! Straż! Trzeba było zostać w klatce. Mówiłeś, że... Wiem, co mówiłem. Na nich! Zanim zadzwonią na alarm. Moja stara bierze w rzece! Łapcie go! Nie dajcie mu uciec! Zamknęli się. Szlak. Zaraza. Złóżcie broń! Nie macie szans! Może i tak! Ale mamy zakładników. Litości, panie. Liczę do trzech i wchodzimy! Raz! Dwa! Jeszcze jeden krok, to zaczną ginąć ludzie! Powoli. Dogadamy się jakoś. Czego chcecie w zamian za wypuszczenie zakładników? Załatw nam trochę czasu, Geralt. Mamy jedno żądanie. Odstąp od domu aukcyjnego. Nie mogę tego zrobić. Możesz, tylko nie chcesz. Ja za to mogę kogoś zabić. Zróbcie, co każą! Błagam! Spokojnie. Nikomu nie może stać się krzywda. Nic prostszego. Zabierz stąd swoich chłopców. To wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. Powtarzam, to niemożliwe. Ale wierzę, że jakoś się dogadamy. To powiedz mi żart, jakikolwiek. Byle śmieszny. Słucham? To nie są... Mam dla ciebie radę. Darmową. Za każdą następną zapłacisz cudzą krwią. Nie używaj nie, ale, ani może, kiedy rozmawiasz z człowiekiem, który wziął zakładników. Rozumiesz, Janusz? Nie nazywam się... Miałeś nie mówić nie! O, widzisz, ten już załapał. Jak będę chciał, żebyś był Januszem, to będziesz Januszem. Jasne? Tak, jasne. Świetnie. To opowiadaj ten żart, Janusz. I wierz mi, lepiej, żebym się roześmiał. Mały elf mówi mamie, chce kupę. A ona na to... To ukryj sobie kawałek. No, nawet śmieszny. Sam go wymyśliłeś? Nie, ja... No jak bogów kocham, nie mów nie! Tak, sam go wymyśliłem, sam! Zapraszam na dół, skarbiec otwarty. Masz talent, Janusz. Myśl nad następnym żartem. Daję ci 10 minut. Na dowód dobrej woli puszczam pierwszego zakładnika, a potem... Co kawał? Następnego, zgoda? Zgoda. 10 minut. Dobra robota. Chłopcy, dalej już beze mnie. Nie pisałam się na coś takiego. Stąd jest tylko jedno wyjście. Przez skarbiec. Cóż, jest jeszcze komin. Ja się przecisnę.
Ty, Wiedźminie, już pewnie nie. Więc nie masz wyboru. Chodźmy na dół. Ten zamek, piękna robota. Dwie zasuwy sprężynowe, bolce bębenkowe, dwimerytowe zastawki. Nie interesuje mnie to. Nikogo to nie interesuje. Wchodzimy. Geralt, ty przodem. Czemu ja? Bo do tego cię wziąłem. Ruchy, nie mamy czasu. Raz kozie śmierć. Wszystkim, przynajmniej na razie. Te same obrazy były na aukcji. Te same obrazy były na aukcji. Są w skarbcu! Zamknęli się! Szukajcie zapasowego klucza. Zawiśnijcie za to! Wszyscy! Zawiśnijcie za to! Wszyscy! Oddajcie się! Nie macie szans! Zawiśnijcie za to! Wszyscy! Szukajcie zapasowego klucza. Nie wiecie, z kim zadzieracie. Przeciwnie, wiem aż za dobrze. Ewald? Witaj, braciszku. Kopelat. No proszę, im dalej w las, tym ciekawiej. No tak, powinienem był się domyślić. Te same oczy, identyczne podbródki i podłe charaktery. Pozostaje tylko pytanie, jaki tak naprawdę jest cel tego rodzinnego zjazdu. Zemsta za zdradę, lata biedy, upokorzeń. To mi ojciec zapisał w testamencie dom aukcyjny. A Horst mnie oszukał. Wydziedziczył.
Bo wszystko, co zarobiliśmy, przepuszczałeś na karty i dziwki. Ojciec tego nie widział, ale ja tak. To cię nie usprawiedliwia, Horst. I nie uratuje ci życia. Wy dwaj, stańcie po mojej stronie. Wybronię was przed Redańczykami. Dam, czego chcecie. Desperacka próba przekupstwa po raz pierwszy. Po raz drugi. Trzeci. Cóż, nie ma chętnych. Mów za siebie. Ja się skuszę. Zapłacisz za to, Kwinto. Głową. Na nich! Chciałem to załatwić inaczej. Wykraść dokumenty. Wyrzucić się na bruk. Wiesz, zemsta ponoć najlepiej smakuje na zimno. Ciekawe, czy na gorąco smakuje równie dobrze. Błagam, miej litość dla brata. Zrobię wszystko! Naprawdę? Wszystko? Wszystko! Przepisz na mnie wszystko, co masz. Wyjdź stąd, jak stoisz. W samym ubraniu. Pozwól mi coś zabrać. Cokolwiek. Piętnaście lat. W kanałach. Na rzekach. Jak zwierzę. I masz czelność prosić? Zadowolony? Nawet bardzo. A ty? Nie. I nie będę, póki nie znajdę domu Maksymiliana Borsodiego. Mówiłeś, że jest w skarbcu. Jest. O tam. Ale obawiam się, że go nie dostaniesz. W środku jest testament ojca. I to właśnie dzięki niemu zaginiony Ewald Borsodi przejmie rodzinny majątek. Proste, prawda? A Geralt z Rivi, którego oszukałeś? Cóż, będzie musiał sobie wziąć co innego. Nie prowokuj, bo jeszcze wezmę sobie twoją głowę. Jesteś ranny, zmęczony. Zaryzykuję. Głupia decyzja, ale jak wolisz. Tylko załatwmy to szybko, zanim zejdą tu żołnierze. Jak mówiłem, jestem do twojej dyspozycji. Oh!
Cholerne świeczki. Za chwilę są Turbańczycy. Zaraza. Gdzie może być to ukryte przejście? Niech żyje Radowid! Po ile śledzie? A po koronie. To ja... Chcę pogadać. Zamieniam się w słuch. Mam coś dla ciebie. Uwielbiam prezenty, ale wolę rozpakowywać je w samotności. Hej tam, przypilnujcie beczek. Idę pogadać z Geraltem. Chodź. O, od razu lepiej. No dobra, to co tam dla mnie masz? Dom Maksymiliana Borsodiego, zgodnie z życzeniem. Ależ Horst musi się wściekać. Nie wścieka się. Nie? Bo nie żyje. Jego brat zresztą też. I parę innych osób. No proszę. Nie myślałem, że masz jaja, żeby zrobić taką jatkę. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Skąd ja to znam? Pijesz sobie z kompanią, lulki palisz, a potem ni z tego, ni z owego głowy toczą się po ziemi. Nawet nie wiadomo jak i kiedy. Nie śmiesz mnie to. Nie? Czemu? Bo w odróżnieniu od ciebie nie lubię zabijać. Nie płacz nad Borsodimi. Same skurwysyny co do jednego. Po co ci te papiery? Żeby pogrążyć Borsodich, rzecz jasna. Widzisz, dowiedziałem się o ciekawym zapisie w testamencie seniora rodu, Maksymiliana. Stanowi, że jeśli jego synowie przynajmniej raz do roku na Beletein nie podadzą sobie dłoni,
Dom aukcyjny ma zostać zlicytowany, a wszystkie pieniądze przekazane na szpital Wilmeriusza. Widać, staruszek przeczuwał, co się święci. Co prawda Horst i Ewald gryzą już ziemię, ale dzięki tym papierom dom aukcyjny nie trafi teraz do ich dzieci. No i szpital będzie miał dość pieniędzy, żeby leczyć sierotki i żebraków pro bono. To bardzo szlachetne z twojej strony. Tak się przejmować potrzebującymi. W dupie mam potrzebujących. Niech zczezną razem z całym miastem. Tu chodzi o jedno. O zemstę. Czym ci tak podpadli ci Borsodi? Też cię kiedyś wywalili z aukcji? Gorzej. Wywalili mnie z własnego domu. Naprawdę cię to interesuje? Inaczej bym nie pytał. Ha, pyskaty jak zawsze. To było tak. Moja rodzina popadła w długi. Chybiona inwestycja w tartak, nieurodzaj, przegrana sprawa w sądzie. Wiesz jak jest. Nieszczęścia chodzą parami. Potrzebowaliśmy parę tygodni, żeby stanąć na nogi. Ale Horst Borsodi skupił wszystkie nasze należności i domagał się natychmiastowej zapłaty. Prosiłem, błagałem, rozdarłem na progu koszulę. Ech, jakbyś grochem o ścianę rzucał. Byłem potem na licytacji. Patrzyłem, jak jakieś perfumowane pizdy kupują szable mojego ojca. Portret grobowy matki. Koński rząd brata. Ech, dużo Horst zarobił na naszych pamiątkach. Nie dziwne, że nie zapałałeś do niego miłością. To dopiero początek. Jak rodzice mojej Iris dowiedzieli się, co się stało, zerwali z rękowiny. Innego jej kandydata znaleźli. Zza morza. Myślałem, że zwariuję ze złości. Poszedłem do wyszynku. Pierwsza kolejka, druga. Wdałem się w bójkę, następny kielich, a potem poprosiłem o pomoc nieodpowiednią osobę. I co było dalej? Ech, dalej Wiedźminie. To było jedno wielkie, cuchnące gówno. No, co tak sterczysz? Chcesz coś jeszcze?